Dziękuję bardzo za organizatorom za zaproszenie, Państwu za przybycie. Mi zawsze przypada ta smutna rola mówienia o rzeczach nudnych. No i niestety postaram się po prostu w miarę szybko przybliżyć Państwu te takie absolutnie podstawowe kwestie prawne, bo temat tej prezentacji on jest niesamowicie rozległy, można by kilka dużych monografii napisać na temat odpowiedzialności prawnej w ogóle, prawda, koncernów. I na samej odpowiedzialności administracyjnej można by się skupiać i opowiadać o tym godzinami. Więc ja tylko przybliżę takie absolutnie podstawowe zagadnienia. Chciałem też podkreślić, że ja tutaj omawiając te możliwe do wykorzystania instrumenty prawne, w tym momencie nie staram się przekonywać, że te instrumenty na pewno będą miały zastosowanie w przedmiotowej sprawie, czyli sprawie elektrowni Kozienice Ostrołęka. Bo to by wymagało takiej no, gruntownej analizy prawnej na tych konkretnych przypadkach, tak? W tym momencie ja tylko chcę wskazać jakieś takie instrumenty czy narzędzia prawne, które można teoretycznie w podobnej sprawie wykorzystać do tego, żeby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko albo żeby osoby i podmioty za to oddziaływanie odpowiedzialne poniosły konsekwencje. Ale to nie znaczy, że na pewno takie działania w tych konkretnych przypadkach będą skuteczne, bo tak jak mówię, jest na to jeszcze troszkę za wcześnie i też chyba nie mamy wystarczającej ilości danych. Więc chcę tak zastrzec, że to nie jest tak, że ja zaraz Państwu powiem, że wsadzimy prezesa spółki energetycznej do więzienia za te ryby, które zginęły w elektrowni, no, to tak nie działa. To jest jedyny, niestety jedyna grafika, jedyne zdjęcie, jakie mam w mojej prezentacji. Teraz już będzie tylko taka ściana tekstu. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności prawnej, to możemy ją tak z grubsza podzielić na trzy rodzaje główne, tak? Trzy gałęzi prawa. Odpowiedzialność administracyjna, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna. Pewnie Państwo macie mniej więcej wyobrażenie, jaka jest różnica. Jeśli chodzi o odpowiedzialność administracyjną, no to mamy prawo administracyjne, prawda, relacje między organami władzy publicznej, a tymi podmiotami, które im podlegają, czyli obywatelami i podmiotami gospodarczymi. Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności cywilnej, no to mamy tutaj, prawda, pewną równorzędność między tymi uczestnikami czy podmiotami, które w tym przypadku biorą udział. I jest taki bardzo ciekawy przepis, który przyznaje bardzo istotną rolę organizacjom ekologicznym, o którym zaraz powiem, które mogą występować w charakterze, nazwijmy to, adwokata środowiska, czyli niejako bronić w postępowaniu cywilnym interesów środowiska jako dobra wspólnego. I to chyba będzie najciekawsza rzecz, bo może część z Państwa albo większość z Państwa nie miała świadomości, że w ogóle takie przepisy w Polsce istnieją, bo one są bardzo rzadko używane. No i wreszcie odpowiedzialność karna, prawda? No to wiadomo, o co chodzi, czyli żeby winni popełnienia przestępstw, wykroczeń ponieśli tego konsekwencje. Natomiast no, odpowiedzialność karna rządzi się swoimi prawami, przede wszystkim w Polsce właściwie tylko i wyłącznie osoby fizyczne mogą ponosić odpowiedzialność karną. Mamy co prawda ustawę o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, ale ja powiem na końcu kilka słów, ona praktycznego zastosowania no, nie ma, znikome ono jest. I pamiętajmy o tym, że odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa czy wykroczenia zawsze ponosić będzie konkretna osoba czy konkretne osoby fizyczne, a nie spółka, prawda, czy podmiot gospodarczy. Dobrze. I jeśli chodzi o kwestie związane z odpowiedzialnością administracyjną, no to kluczowe jest to, że generalnie rzecz biorąc w prawie administracyjnym bardzo wąsko się rozumie pojęcie bezprawności. Nie zawsze tak jest, ale co do zasady bezprawnością w sensie administracyjnym prawnym jest działanie wbrew konkretnemu przepisowi prawa, czyli jeżeli mamy na przykład obowiązek uzyskania jakiejś decyzji, a podmiot działa bez tej decyzji, albo jeżeli działa z naruszeniem tej decyzji, prawda? Natomiast jeżeli formalnie wszystko się zgadza, to w większości przypadków nie jesteśmy w stanie postawić zarzutu, że dany podmiot popełnia jakiś delikt administracyjny, czyli czyn niedozwolony na gruncie prawa administracyjnego, ale to nie jest zasada bezwzględnie obowiązująca i o tym też zaraz powiem parę słów. Ja tutaj wyszczególniłem takie trzy podstawowe rodzaje tej odpowiedzialności administracyjnej, które mogłyby mieć zastosowanie na gruncie tych omawianych spraw. Przede wszystkim ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie i generalnie ta regulacja dotycząca szkód w środowisku, która do prawa polskiego trafiła z prawa unijnego i ona ma bardzo specyficzny charakter i ona zdecydowanie tutaj najbardziej się nadaje, żeby podejmować działania przeciwko tym koncernom. Administracyjne kary
dary pieniężne sygnalizuje, że coś takiego istnieje, ale wydaje mi się, że tutaj raczej ciężko będzie znaleźć przepis, który by umożliwiał nałożenie takich kar akurat w odniesieniu do tych ryb, które giną w systemach chłodzenia. No i wreszcie inne szeroko pojęte sankcje administracyjne, które mogą prowadzić na przykład do wstrzymania, ograniczenia działalności, czy na przykład do cofnięcia częściowego lub w całości pozwolenia, w tym przypadku pozwoleń zintegrowanych. Ale to jest bardzo szeroki zakres różnych takich potencjalnych sankcji i w tej krótkiej prezentacji raczej nie dam rady ich wszystkich omówić, no tylko skupię się na tym, co najważniejsze i dlatego zacznę, nie w tę stronę, zacznę od odpowiedzialności za szkody w środowisku. To jest taka bardzo specyficzna regulacja, pewnie akurat o tej Państwo regulacji słyszeliście. Tak jak wspomniałem, ona jest efektem transpozycji prawa unijnego, dyrektywy szkodowej i co ciekawe, to polska transpozycja tej dyrektywy jest jedną z lepszych w Europie, nie jest tak źle u nas. U nas te postępowania szkodowe są w ogóle wszczynane, co nie wszędzie jest oczywistością. Bardzo często są wszczynane i umarzane, o tym zaraz. Generalnie ta ustawa, o czym warto pamiętać, dotyczy odpowiedzialności właśnie takiej administracyjnej, czyli to nie jest, mimo że mówimy o szkodach, środowisku, odpowiedzialności za szkodę, o naprawie szkód, to nie chodzi tutaj o zapłatę jakichś zadośćuczynień, odszkodowań i tak dalej. Tutaj w ogóle tego nie ma, prawda? Celem tej regulacji jest przywrócenie, prawda, w najlepszym możliwym przypadku, w najlepszym możliwym scenariuszu stanu poprzedniego sprzed wystąpienia szkody albo odwrócenie zagrożenia szkody. I co do zasady, to podmiot odpowiedzialny za powstanie zagrożenia wystąpienia szkody lub powstanie już szkody jest zobowiązany do tego, żeby poinformować organy administracji o tym fakcie, podjąć niezbędne działania zapobiegawcze i naprawcze. To on tak naprawdę ma ten obowiązek, żeby robić wszystko we własnym zakresie i uzgadniać tylko działania naprawcze, jeżeli szkoda wystąpi, z właściwym organem, którym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Co jest bardzo istotne w kontekście tych omawianych oddziaływań, czyli działalności tych dwóch elektrowni, to takie zakłady, tego typu zakłady odpowiadają na gruncie ustawy szkodowej na zasadzie ryzyka. Co to oznacza? Nie trzeba im wykazywać jakiejś winy, jakichś zaniedbań, nie trzeba nawet wykazywać, że ich działanie jest bezprawne. Wystarczy sam związek przyczynowy między działalnością takiego zakładu a powstaniem szkody. Czyli jeden problem mamy z głowy. Nie musimy tutaj twierdzić, że ktoś albo w ogóle polityka, działalność zakładu w jakiś sposób naruszyła, nie wiem, zasady współżycia społecznego czy zasady ostrożności. Nie, tutaj wystarczy sam związek między działalnością a szkodą i już pojawia się ta odpowiedzialność. Czyli ten reżim odpowiedzialności jest zaostrzony. Znowu nie w tę stronę, przepraszam. Więc tak, tutaj mamy definicję, ściana tekstu to jest przepis ustawy, definicja szkody w środowisku. Szkoda w środowisku może wystąpić w trzech obszarach, w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach, to po pierwsze, po drugie w wodach, a po trzecie w powierzchni ziemi. No to akurat nas nie interesuje. Jeśli chodzi o gatunki chronione lub chronione siedliska przyrodnicze, no to mamy tutaj szereg takich wyłączeń, to znaczy za szkodę w środowisku nie uważa się takiej szkody, która została wcześniej zidentyfikowana na przykład przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli ona została zidentyfikowana, możliwość takiego negatywnego oddziaływania i mimo to przedsiębiorca otrzymał decyzję i na tej podstawie tej decyzji prowadzi działalność, no to już nie możemy twierdzić, że w tym zakresie, w jakim ta właśnie szkoda, czy to zagrożenie dla środowiska, czy ta szkoda w środowisku została już wcześniej zidentyfikowana, opisana w raporcie środowiskowym, no to już nie możemy tutaj tej ustawy stosować. Ale to nie chodzi o to, że w ogóle jakiekolwiek ryzyka środowiskowe zostały opisane, tylko to konkretne, które wystąpiło. Musiałoby być opisane, przeanalizowane, prawda, i na tej podstawie została wydana pozytywna decyzja. Jeśli chodzi o szkodę w wodach, no to tutaj musi być ten znaczący negatywny wpływ na potencjał ekologiczny, stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód. I do tej definicji ustawowej mamy jeszcze takie uzupełniające, precyzujące przepisy rozporządzenia w sprawie oceny wystąpienia szkody w środowisku, gdzie doprecyzowano kryteria, na podstawie których oceniać się, czy wystąpiła szkoda w środowisku. I tak, jeżeli chodzi o gatunki, no to mamy w gatunku chronionym, jeżeli nastąpiło zniszczenie siedliska gatunku chronionego w całości lub w części, pogorszenie stanu lub funkcji populacji gatunku chronionego, polegające w szczególności na zmniejszeniu liczebności, pogorszeniu możliwości rozmnażania, zwiększeniu śmiertelności lub ograniczeniu możliwości kontaktu populacji gatunku chronionego z populacjami sąsiednimi.
Czyli to są te kryteria, na podstawie których ocenia się, czy wystąpiła szkoda w gatunkach chronionych. Następnie, jeśli chodzi o kryteria wystąpienia szkody w siedliskach przyrodniczych, no to tutaj one również są wymienione, może nie będę czytał, możecie Państwo sobie, będziecie Państwo mieli dostęp do tych slajdów, będziecie też mieli możliwość zawsze, żeby sięgnąć do tego rozporządzenia i sobie to sprawdzić. Generalnie tak, to jest to dokładnie opisane, aczkolwiek jak Państwo widzicie, to dalej są kryteria bardzo ocenne. Tu nie jest podane, że na przykład zmniejszenie liczebności o 1% oznacza, że wystąpiła szkoda w środowisku. Nic takiego w rozporządzeniu się nie pojawia, a wiemy w praktyce, że organy ochrony środowiska, że regionalne dyrekcje, generalne dyrekcje ochrony środowiska stosują takie swoje własne wewnętrzne kryteria, właśnie jakieś procentowe, a to nie do końca jest poprawne na gruncie przepisów prawa. No, mamy również kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku w wodach, bo tutaj też moglibyśmy rozważyć, chyba w odniesieniu do stanu ekologicznego. Ale to już jest pytanie bardziej nie do prawników, tylko tak naprawdę do ekspertów posiadających tą wiedzę naukową, żeby to ocenić, na ile stan ekologiczny wód ucierpiał w związku z działalnością elektrowni. Organem, jak wspomniałem, właściwym jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Co do zasady, to podmiot odpowiedzialny, podmiot prowadzący działalność powinien sam podjąć wszystkie działania związane z odwróceniem zagrożenia, a po wystąpieniu szkody powinien jej przeciwdziałać, tak? Natomiast jeżeli podmiot sam tego nie zrobi, no to wtedy organ wchodzi do gry i organ może wydać decyzję, którą nakazuje podjęcie odpowiednich działań naprawczych, zapobiegawczych. I co jest istotne z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego, to ta ustawa przyznaje każdemu, nie tylko organizacjom społecznym czy ekologicznym, ale każdemu. Każdy z Państwa może zgłosić szkodę w środowisku, powinien, czy zagrożenie szkodą w środowisku. Zgłaszający powinien ją uprawdopodobnić, natomiast nie musi przedstawiać kompletnych dowodów wykazujących, że ta szkoda na pewno wystąpiła. I organ w takiej sytuacji musi zdecydować, czy wszczyna postępowanie, czy go nie wszczyna. Jeżeli zdecyduje się nie wszcząć postępowania szkodowego, to wydaje w tej sprawie postanowienie i na to postanowienie przysługuje zażalenie. Czyli cała ścieżka potem odwoławcza, tak? Nawet zwykły szary obywatel Kowalski może potem iść, odwołać się, a potem nawet wylądować w sądzie i w sądzie domagać się tego, żeby to postępowanie jeszcze zostało, jednak zostało wszczęte. Natomiast jest pewien haczyk, bo zwykły Kowalski, jeżeli organ zdecyduje się wszcząć to postępowanie, to już nie będzie do tego postępowania dopuszczony. Więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, która w praktyce występuje, że organ wszczyna postępowanie, a potem je umarza. I wtedy ten Kowalski już nic zrobić nie może, bo nie jest stroną postępowania czy uczestnikiem, która mogłaby się od tego umorzenia odwołać już na etapie samego postępowania. Ale organizacje ekologiczne są w lepszej sytuacji, ponieważ jeżeli organ zdecyduje się wszcząć postępowanie szkodowe na wniosek organizacji ekologicznej, to ta organizacja z automatu niejako dopuszcza jako uczestnika tego postępowania. Organizacja w tym postępowaniu może już działać tak jak strona i gdyby organ potem umorzył postępowanie, no to może złożyć odwołanie, skargę i tak dalej. Taka sytuacja ma miejsce w sprawie tej szkody w środowisku domniemanej dotyczącej zrzutu wody z zapory w Włocławku, gdzie właśnie no, organy wszczęły postępowanie szkodowe, umorzyły je, ale z tego co wiem, organizacje ekologiczne złożyły skargę, nawet wygrały przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym właśnie, no, ale sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i jeszcze trwa. To tyle tak bardzo skrótowo o ustawie szkodowej, która no moim zdaniem tutaj największe mogłaby mieć zastosowanie i zdecydowanie to jest pierwszy pomysł, jaki się pojawia w głowie, jeżeli zadane jest pytanie, co zrobić z tymi rybami, z tą działalnością koncernów energetycznych, ze śmiercią tych milionów ryb. Ale tutaj co istotne, z punktu widzenia ustawy szkodowej nie jest ważne, czy zginęły ryby, prawda? Ustawa nie zajmuje się ochroną pojedynczych zwierząt, natomiast zajmuje się ochroną gatunków chronionych i siedlisk, czyli musimy wykazać, że faktycznie ucierpiał cały gatunek, prawda, czy siedliska gatunku chronionego, ewentualnie czy doszło do tej szkody w wodach. Samo zabijanie ryb, zwierząt nie jest z punktu widzenia tej ustawy istotne. Mamy inne też instrumenty w prawie administracyjnym, które mogłyby tu mieć zastosowanie. Ciekawy artykuł 362
prawa ochrony środowiska, który pozwala organowi ochrony środowiska, w tym przypadku byłby to marszałek województwa, na wydanie takiej decyzji nakazującej ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. I co ciekawe, można tę decyzję wydać nawet w stosunku do podmiotu, który działa zgodnie z pozwoleniami, które tam, prawda, sobie uzyskał i je realizuje. Czyli to jest taki dosyć nietypowy przepis, gdzie kryterium nie jest bezprawność w sensie administracyjno-prawnym działania, tylko raczej istotne jest to, czy faktycznie dana działalność negatywnie wpływa na środowisko. Natomiast stosowanie tego przepisu jest wyłączone w tych sytuacjach, kiedy mamy ustawę szkodową i kiedy można poprzez ustawę szkodową nałożyć obowiązek podjęcia działań naprawczych, kiedy mamy szkodę w środowisku, więc to się trochę wyklucza. No w tej sytuacji, w tych omawianych sprawach, raczej szedłbym w stronę szkody w środowisku. Mamy ciekawy artykuł 364, czyli prawa ochrony środowiska. On ma zastosowanie w dosyć wyjątkowych sytuacjach, ale jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że działalność prowadzona przez dany podmiot powoduje pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, to jest takie bardzo ogólne pojęcie, to musiała być naprawdę bardzo poważna szkoda dla środowiska, no to wtedy można nawet rozważyć, organ może rozważyć, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może rozważyć nakaz wstrzymania działalności. Są inne instrumenty w prawie ochrony środowiska. Teoretycznie możliwe jest na przykład cofnięcie pozwolenia w przypadku, kiedy dana działalność no, istotnie narusza środowisko, czyli już raz wydane pozwolenie można cofnąć. W niektórych przypadkach organ może cofnąć pozwolenie, ale tylko wyłącznie za odszkodowanie. W niektórych przypadkach może to zrobić bez odszkodowania. No, jeżeli działalność jest prowadzona zgodnie z pozwoleniem, no to raczej tutaj będziemy mieli ten przypadek cofnięcia tylko za odszkodowaniem, ale też nie ma co liczyć, że elektrowni, która jednak jest istotna z punktu widzenia funkcjonowania systemu energetycznego, no organ cofnie pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii, więc to dlatego tutaj też nie opisuję na slajdzie tego przepisu, bo po prostu no raczej w praktyce nie ma szans, żeby się go udało wyegzekwować. Ciekawą instytucją, której tutaj nie mam na slajdach, ale w sumie tak przyznam się szczerze, że dopiero dzisiaj sobie to przypomniałem, że można by było, to nie jest stricte odpowiedzialność administracyjna, ale można było domagać się od marszałka województwa, żeby nakazał operatorowi instalacji, czyli elektrowni, przeprowadzenie przeglądu ekologicznego. Właśnie w zakresie oddziaływania, można by tak wyobrazić sobie taki przegląd ekologiczny, który miałby ograniczony zakres do oddziaływania systemów chłodniczych na tą ichtiofaunę. I dlaczego nie? I wtedy to zgodnie zresztą z tą podstawową zasadą prawa ochrony środowiska, że zanieczyszczający płaci, tak? To ten zanieczyszczający, czyli w tym przypadku operator elektrowni, miałby obowiązek na własny koszt wykonać badania i wykazać, jaka jest śmiertelność tych ryb, jak ta śmiertelność się przekłada na funkcjonowanie gatunków i tak dalej, prawda? Czyli organ nakazałby operatorowi, żeby zbadał rzeczy, których no, tutaj eksperci, prawda, ze strony organizacji nie mogli zbadać, bo na przykład nie mieli dostępu do urządzeń w elektrowni, tak? Do tych sit i tak dalej, tam gdzie jest pobierana woda do układu chłodzenia, a operator jak najbardziej mógłby tam te badania przeprowadzić, byłby do tego zobligowany przez organ. Więc to jest rozwiązanie, które należałoby rozważyć w tej sprawie. I tak jak powiedziałem, no tutaj piłka leży po stronie marszałka województwa, można wnosić, żeby on taką decyzję o nakazie przeprowadzenia przeglądu wydał, aczkolwiek to jest taka fakultatywna kompetencja organu. On może nakazać, nie musi. Więc musielibyśmy go jako organizacje ekologiczne przekonać, że faktycznie tutaj jest konieczność przeprowadzenia takiego przeglądu ekologicznego. No, w przypadku instalacji dosyć już wiekowej, która no, kiedy powstawała, jeszcze nie było, prawda, decyzji środowiskowej, nie było raportów środowiskowych, no to jak najbardziej wydaje się to zasadne. Dobrze, teraz nie wiem, mamy już niewiele tego czasu, prawda, to tak szybciutko tylko. Bardzo ciekawy przepis. To jest przepis z zakresu prawa cywilnego, ale zamieszczony w prawie ochrony środowiska. Otóż proszę Państwa, każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisku zagraża szkoda lub została wyrządzona szkoda, może pozwać podmiot odpowiedzialny za powstanie tej szkody, domagać się podjęcia działań zapobiegawczych i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Okej, ale tu mówimy o szkodzie doznanej przez konkretną osobę czy podmiot, tak? Natomiast niezwykle interesujący jest artykuł 323 ust. 2 prawa ochrony środowiska, w którym właśnie mowa o tym, że jeżeli zagrożenie lub szkoda dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, to z takim roszczeniem może wystąpić między innymi organizacja ekologiczna. Przepis bardzo rzadko stosowany, a szkoda, bo pozwala na wiele rzeczy, na które no, nie jesteśmy w stanie często
Znaczy inaczej, można go wykorzystać jako taką ostatnią deskę do ratunku, kiedy te administracyjno-prawne środki nie były skuteczne. Możemy po prostu pozwać operatora do sądu cywilnego. Wbrew pozorom koszty nie są wysokie, bo samo złożenie pozwu do sądu to jest około 100 zł, to jest opłata od takiego pozwu, bardzo niska. Natomiast oczywiście w toku postępowania kwestia powoływania biegłych i tak dalej, no tu niestety mogą pojawić się koszty i w przypadku przegrania sprawy, no to ten przegrywający musi je pokryć, więc to jest jakiś problem. Niemniej jednak warto pamiętać, że organizacje ekologiczne na gruncie polskiego prawa mogą działać właśnie jako reprezentanci interesów środowiska jako takiego. To nie jest powództwo składane w interesie konkretnych osób czy podmiotów, nie chodzi tutaj o szkodę w sensie gospodarczym, tylko o naruszenie lub zagrożenie środowiska. Nie są to łatwe sprawy, to są sprawy z gatunku precedensowych, bo w Polsce jest znikome orzecznictwo. No dosłownie kilka podobnych takich spraw w ogóle na gruncie tych przepisów było prowadzone przed sądami powszechnymi. Obecnie toczą się takie dwie dosyć duże sprawy, które dotyczą oddziaływania na klimat. Z jednym z powództwem wystąpiła Fundacja Kreindorf, a z drugim Greenpeace. No i dwie te sprawy toczą się przed sądami. No i bardzo ciekawe, jak one się skończą, ale to są sprawy precedensowe. Niemniej jednak niesamowicie ciekawy instrument prawny do wykorzystania wtedy, kiedy już prawo administracyjne nie działa, kiedy organy nie chcą nic robić i my już właściwie mamy związane ręce. A niestety zdarza się to w niektórych przypadkach, że na przykład organizacje ekologiczne są pozbawione dostępu do pewnych postępowań administracyjnych, no to tutaj mogą odwoływać się do sądu cywilnego. I można wyobrazić sobie sytuację, że to sąd cywilny wyrokiem nakazuje operatorowi elektrowni ograniczenie działalności w określonych godzinach, prawda, w określonej porze dnia, albo na przykład zainstalowanie jakichś urządzeń, które działałyby tutaj w kierunku ograniczenia rozmiarów tych szkód. Natomiast ja nie mówię, że na pewno taką sprawę, prawda, wygramy, jeżeli złożymy taki pozew akurat w kontekście tych ryb w elektrowni Kozińce czy Ostrołęka, ale warto pamiętać, że taki przepis jest. Proszę Państwa, już kończąc, odpowiedzialność karna. Powiedziałem na samym początku, no w praktyce ciężko było bardzo przypisać konkretnej osobie fizycznej odpowiedzialność karną za takiego no, podstawowego przepisu, czyli artykuł 181 kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko środowisku, kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Ewentualnie mamy paragraf 3, kto niszczy lub uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową, powodując istotną szkodę. Mamy takie przestępstwo, ale trzeba pamiętać o jednym. Przestępstwo w Polsce, jeżeli nie jest to inaczej tutaj wskazane, może zostać popełnione po pierwsze tylko umyślnie. Mamy tutaj taki typ nieumyślny. Umyślnie, czyli ktoś ma zamiar zabijania, prawda, tych ryb, tych zwierząt, ewentualnie wie o tym, że będzie to robił, się na to godzi. Do momentu, w którym nie było danych, tak naprawdę trudno postawić osobom odpowiedzialnym zarzut, że one wiedziały, że się godziły na to, że działały umyślnie. Można co najwyżej twierdzić, że działały nieumyślnie. Ale pojawia się inny problem. Czy w ogóle można przypisać winę za popełnienie takiego przestępstwa w sytuacji, kiedy działalność jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami, tak, zgodnie z prawem materialnym? Byłby z tym duży problem. To jest pytanie już do ekspertów, którzy specjalizują się w prawie karnym. Ja jestem raczej zawodowo zajmuję się prawem administracyjnym, głównie prawem ochrony środowiska, więc to naprawdę jest pytanie do karnistów, ale niskie moim zdaniem są szanse na to, żeby przypisać komuś odpowiedzialność za popełnienie tego przestępstwa, konkretnie tego z artykułu 181 KK. No są pewne wykroczenia, takie jak na przykład nie przeprowadzenie działań, do których podmiot był zobowiązany na gruncie ustawy szkodowej. Czyli jeżeli byśmy wykazali, że była szkoda w środowisku, a podmiot nie zgłosił tego sam, tylko my jako organizacja musieliśmy to zgłosić, zawiadomić organ, no to osoby odpowiedzialne odpowiadają za wykroczenie, ale to za wykroczenie, to wiecie Państwo, grozi grzywna jakaś niewielka i nic więcej. Zresztą problem jest ze zidentyfikowaniem konkretnej osoby, czy to jakiś kierownik oddziału, czy prezes zarządu całej spółki. No, tutaj niestety, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to wiele chyba zrobić się nie uda. No i jeszcze miałem wspomnieć o tej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Podstawowa sprawa, która nam właściwie tutaj uniemożliwia praktyczne zastosowanie tych przepisów. Otóż, żeby pociągnąć do odpowiedzialności karnej podmiot zbiorowy, czyli spółkę, prawda, najpierw musimy doprowadzić do skazania prawomocnego osoby fizycznej odpowiedzialnej za popełnienie jedno z przestępstw, na przykład tego z artykułu 181 kodeksu karnego. I dopiero jeżeli mamy prawomocny wyrok, to można domagać się również odpowiedzialności karnej, głównie odpowiedzialności finansowej, tam są też różne zakazy przewidziane, ale no, w
praktyce to prawie w ogóle ta regulacja nie jest stosowana. Czyli najpierw w Polsce musimy ukarać prawomocnym wyrokiem osobę fizyczną, a dopiero potem podmiot zbiorowy, który ta osoba reprezentowała. Dziękuję bardzo. No, tak jak wspomniałem, starałem się bardzo krótko ten temat omówić.